niedzielę w Poznaniu odbyła się 6. edycja zawodów Wings for Life, w których udział wzięło 8 tysięcy biegaczy. To pierwsze zawody na świecie, w których to nie zawodnicy biegną do mety, a meta goni zawodników. Każdy z biegaczy może biec do momentu, w którym nie minie go samochód pościgowy kierowany przez Adama Małysza. Sama ta inicjatywa jest po to, żeby przede wszystkim pomóc tym, którzy gdzieś tam mają ten rdzeń przerwany i nie mają możliwości chodzenia. Wiem, że już jakieś pierwsze doszły informacje do nas, że są duże, duże postępy, a to pokazuje, że takie biegi są potrzebne, że ten bieg ma sens. Wiele rzeczy naprawdę jest takich, które są niesamowite w tym biegu. No, ta meta nas goniąca i te emocje z tym związane, bo tak naprawdę nie wiemy, ile kilometrów przebiegniemy. To jedyny taki bieg, gdzie do końca nie wiemy, gdzie ta meta się znajduje. Niesamowita atmosfera tego biegu, ci wszyscy kibice, zdjęcia, no mega naprawdę, chcę się tutaj wracać. Bieg Wings for Life pokazał mi, że no, tędy mogę iść dalej, rozwijać się i szukać jakiejś swojej drogi na rozwój sportowy. Przede wszystkim podoba mi się to, jak radosny jest ten bieg, jak ludzie sobie pomagają. To nas pcha do przodu i to jest tak, że zaplanujemy sobie, załóżmy 10 km, wychodzi 20. Raz właśnie jak dobiegłam prawie do 20 km, to słyszałam oczywiście od uczestników, że tak, jedzie Małysz, to teraz jeszcze uciekamy, musimy docisnąć do końca. I kilometr jeszcze się ścigałam z Adamem. Mam taką przyjemność, że ja prowadzę tego kaczekara, który ich goni. Mamy okna oczywiście pootwierane, bo chcemy słyszeć, co ci zawodnicy wołają czy krzyczą. No to gdzieś tam Adam już, albo czemu dopiero. Nie ma tej presji, takiego dystansu, każdy biegnie swoim tempem i świadomość tego, że to Adam Małysz w momencie, kiedy nas dogoni, będzie linią mety, chyba też buduje świadomość właśnie tak gdyby inności tej imprezy. Z jednej strony jest radość, tak, że już za niedługo skończymy bieg, będziemy mogli odpocząć, ale z drugiej strony jest smutek, no bo jeżeli ktoś sobie zaplanuje swój rekord, który chciałby uzyskać, no to niestety im szybciej nas przegoni samochód, no to niestety nie będziemy mogli dalej biec. Muszę biec tak z godzinę, żeby do mnie dobiegła ta meta, więc to jest też dla mnie bardzo dużo. Więc ja nie mam takiego problemu z tym, że czuję, że za mną ta meta jedzie, tylko bardziej czekam, aż ta meta do mnie przyjedzie. Był już mój trzeci start w Wings for Life i zrobiłem życiówkę, 18,3 km, jestem bardzo zadowolony. A atmosfera na biegu jak zawsze, szczęśliwy bieg, kupa szczęśliwych ludzi i kibiców i biegaczy, każdy sobie przybija piątki na trasie, a później na koniec jeszcze, żeby się dokończyć, sprint, ostatnie metry ucieczki przed Małyszem, także niesamowite przedsięwzięcie i cieszę się z życiówki. Podchodząc do tego biegu zakładałem wynik około 20 km. Jak na końcu jeszcze zobaczyłem, że Adam się zbliża, no to jeszcze przyspieszyłem, udało się 20,5 km. Myślę, że całkiem fajny wynik. W 5 pierwszych edycjach zawodów Wings for Life wzięło udział ponad 500 000 ludzi z całego świata. To świetna zabawa, duże emocje sportowe, a przede wszystkim cel charytatywny, bo wszystkie pieniądze z opłat startowych zostają przeznaczone na poszukiwanie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. Biegamy dla tych, którzy biegać nie mogą.